Siemanko, siemanko, witajcie na kanale Retro Raven. Dzisiaj zajmiemy się testem Pokémaxa na moim Atari 800 XL. A dlaczego będziemy testować? Zaraz wam powiem. Jakiś czas temu robiłem test Joycarta od Larka. To jest taki joystick typu Joy 2B+, który wykorzystuje więcej niż jeden przycisk na Atari. Pokazywałem go już, ma takie kartridże, można go wykorzystywać na Atari, można wykorzystywać też na innych sprzętach, na przykład na Commodorku, czy na ZX Spectrum i takich innych różnych 8-bitowych sprzętach, czy 16-bitowych Amiga, Atari ST. Ten joystick typu 2B+, wykorzystuje porty wiosełek. No i okazało się przy testach, że wystąpił problem w niektórych grach, a mianowicie na przykład w grze Moon Patrol Redux okazało się, że po wciśnięciu przycisku Fire drugiego pojazd cały czas skakał sam, nie było wiadomo dlaczego tak się dzieje. Niektóre gry chodziły dobrze, a niektóre miały z tym problem. No i metodą prób i błędów, a raczej bardziej podsunął mi ten pomysł Larek, że spróbuj sprawdzić Pokeya. A ja mówię, faktycznie, ja nie mam oryginalnego Pokeya w tym Atari, mam Pokémaxa. Ponieważ wstawiłem sobie tego Pokémaxa, żeby zrobić sobie stereo Atari. Podłączyłem też oryginalne wiosełka do Atarynki, żeby sprawdzić, żeby nie było, bo ten joystick, jak już mówiłem, wykorzystuje porty wiosełek. No i niestety te wiosełka nie działały na tym Pokémaxie. Więc wyciągnąłem Pokémaxa, wsadziłem oryginalnego Pokeya, wszystko jak ręką odjął. Joystick od Larka działa prawidłowo, superancko. Wiosełka działają prawidłowo. Po włożeniu z powrotem Pokémaxa niestety problem się powtórzył. Dogadałem się też z kolegą, z Martinem Yoshitaką, pozdrawiam bardzo, że Martin ma też takiego Pokeya i wyśle mi go na testy. Więc wysłał mi go na testy, przetestowałem, dokładnie identyczna sytuacja się dzieje. Pokémax od Martina Yoshitaki ma te same objawy. Napisałem do producenta, do Retronixa, więc Retronix stwierdził, że te Pokeye, które mu zaprezentowałem, mają stary software. Okazuje się, że nowe Pokeye, już tak się w temat dokładnie nie wgłębiałem, te nowe Pokeye mają możliwość sfleszowania tego nowego software'u przez Atari. Nie wiem jak to się robi, nawet nie sprawdzałem, bo okazało się, że mój Pokey i Martina Yoshitaki jest starego typu, czyli to są te pierwsze wypusty chyba i niestety nie można zupgrade'ować go w łatwy sposób. Więc dogadałem się z Retronixem, że wyślę mu te dwa Pokémaxy do sfleszowania. No, wysłałem i te Pokémaxy do mnie wróciły. Będę teraz je montował. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Sprawdźmy to. Biorę swój wspaniały kozik. Tym razem ten większy. No i rozpakowujemy. Rozpakowuję to pierwszy raz. Ten software, który został wgrany tutaj do tych Pokémaxów, prawdopodobnie działa w ten sposób, że nie trzeba już do Ultimate'a podłączać Pokeya, żeby móc go w tym Ultimate'cie włączać i wyłączać. Prawdopodobnie sam już rozpoznaje, że gra jest na przykład stereo i się przełącza w tryb stereo. A jeżeli jest mono, to gra po prostu się, po prostu Pokey jest w trybie mono. Sam jestem ciekawy, czy to działa, ale najbardziej interesuje mnie właśnie to, czy działają wiosełka i czy prawidłowo działa Joycard. W instrukcji było napisane, w pierwszej wersji, tą właśnie pierwszą wersję kupowałem, w instrukcji było napisane, że
Poké Max emuluje w 100% oryginalnego Pokeja. W dodatku w instrukcji było też napisane, że działają na nim wiosełka, co się okazało nieprawdą. No ale zobaczymy, może po wgraniu tego softu coś się zmieni. Tutaj mamy te dwa Pokeje. Sprawdźmy to. Rozpakujemy. Są. To jest mój Pokej, bo tutaj chamsko obciąłem kabelki na nim. Tu jest Pokej Martina Yoshitaki, który nie miał wlutowanych jeszcze żadnych pinów tutaj. Także działał tylko w trybie mono. No ale był ten sam objaw. Ok, wyciągniemy mojego, przetestujemy najpierw na moim. Tego odłożymy tutaj. Tego tutaj. Wypijemy sobie łyk kawki. Ale to było dobre. Kawę sobie postawimy tutaj. Joycarta postawimy na razie tu. Otworzymy nasze Atari. Ja już mam je rozkręcone. Żeby nie tracić czasu. Dobra. Bierzemy śrubokręt. Moje magiczne powiększające okulary, żebym dobrze widział, co robię. Tutaj w tym Atari już Pokeja nie ma, bo po prostu został wyciągnięty i wysłany, ale tu już widzę, producent zmienił opis softu, bo było 1.1.1, a teraz jest 1.2.3. Zobaczymy na tym drugim, czy jest to samo. Czy też zmienił? 1, 2, 3 wersja M04QUA. 4QUA to chyba jest quadro, czyli tak jakby podwójne stereo. A tutaj ja na przykład mam samo 2SA, czyli zwykłe stereo. Ale ja tam quadro nie będę do niczego potrzebował, także spokojnie. Dobra, rozkręcamy to. Tutaj jest zaślepka, tą zaślepkę wyjmę. Odkręcamy najpierw tą blachę tutaj, ekranującą, ekran tak zwany. Będzie nam niepotrzebny, znaczy niepotrzebny, inaczej się nie dostaniemy tutaj do środka, tak? Nie wsadzimy tego po Paymaxa. Tutaj mamy miejsce właśnie na tego Pokeja. Tylko jeszcze to wyciągniemy, a tego nie wyciągniemy. No to na razie tylko przykręcimy tak na chwilkę, żeby nam tutaj nie latał, nie robił jakiegoś zwarcia może później. A później się pobawimy normalnie. O, dobra. I teraz wsadzimy tego mojego Pokémaxa. Siedzi. Pokeja mamy włożonego, więc możemy iść testować. Chodźcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby wszystko było dobrze. Come on. Mój Pokémax w ogóle nie wstaje. W ogóle. No niestety nie żyje. Nie wiem, czy Retronix to sprawdzał przed wysłaniem, ale wydaje mi się, że chyba nie, bo by zauważył, że coś nie działa. Także dobra, odłączymy to. Dobra, zmieniły Pokémaxa na Pokémaxa od Yoshitaki. Tu oczywiście napięcie wyłączyłem. Będziemy musieli teraz to zdjąć. O, ładnie poszedł. Podłączymy Pokeja, czyli dobrą stronę, tą stronę od Martina. Tak. Wsadzony.
zakrywamy, podłączamy zasilanie, start, proszę, ten z tym pokojem Atari startuje, także tutaj jest dobrze. Teraz tylko sprawdzimy jeszcze, czy będzie działać z tym Joyem. Ok, wystartowało. Bardzo ładnie. I teraz tak, gdzie tutaj miałem Joy 2B Plus. I to była gra Moon Patrol. Redux. Tu wybieramy sobie Joy 2B Plus i startujemy. Też nie pamiętam, gdzie tu był skok. Dobra, tu był skok. Jak na razie jest ok, kurde. A jednak nie, patrzcie, znowu jest to samo. Zobaczcie, widzieliście? To jednak nic nie pomogło, a o. Za szybko chciałem pochwalić dzień przed zachodem słońca. Dalej jest ten sam problem. Game over. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy jeszcze jedną grę, w której był problem, i to był Scramble. Jedziemy. Dobra, tutaj były. No, już widzę, że tu był problem z bombami, które się wypuszcza. Patrzcie, naciskam i co jakiś czas ta bomba wychodzi nie tak szybko, jak powinna, tak? Zobaczcie. Zobaczcie, cały czas naciskam, a ta bomba wychodzi po prostu jak chce. Także jest dalej problem. Także tutaj zmiana softu niestety nic nie dała. Dobra, sprawdzimy teraz, czy działają wiosełka, bo jak zauważyliśmy, Joy 2B Plus ma problem z Poké Maxem, to znaczy bardziej Poké Max ma z nim problem, bo oryginalny Poké Max działa. A zobaczymy, czy się coś poprawiło na wiosełkach. Ok, spróbujemy. Weźmiemy sobie grę Bomber. Weźmiemy Padle. Start. O, tu akurat wiosełka działają, widzę. Jedziemy. A wcześniej na tej grze nie działały. Patrzcie, jak ładnie działa, 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 działa. Tu akurat działa teraz. Także tu możemy usprawiedliwić producenta. Dobra, tu jest ok. Ale dlaczego ten Joy 2B Plus nie chce odpowiednio działać? Znaczy, Poké Max nie chce z nim działać. Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. No i szkoda, kurczę, że ten mój Poké Max jest do kitu. Będę musiał go wysłać jeszcze raz do reklamacji. No, jak widać, nie ma łatwo, jak to się mówi. Mój Poké niestety jest walnięty. Poké Martina jest w porządku, lecz nie do końca. Wiosełka zaczęły na nim działać, ale na niektórych grach joystick typu Joy 2B Plus ma niestety problem, tak jak pokazywałem wcześniej. Co zrobić? No, troszeczkę jest mi przykro, że w instrukcji jest napisane, że niby to urządzenie emuluje w 100% Pokéa, a do końca tak nie jest, tak? Bo
kiedy wkładam oryginalnego Pokeya, to joystick Joy 2B Plus zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać. Nie wiem, jak jest w nowszych wersjach Pokey Maxa. Ciężko powiedzieć, bo nigdy nie miałem. Mojego Pokeya będę próbował odsyłać do Retronixa. Zobaczymy, co Retronix na to powie. A ten Pokey pojedzie do Martina, do właściciela. Także tyle w temacie. A wy napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.